Cześć, witajcie, tutaj Ewa z Jem Zdrowo i Smacznie. Dzisiaj mam dla Was przepyszny koktajl, który pomoże Wam mieć szczupły brzuch. Podam Wam również wskazówki, które pomagają mieć płaski brzuch zawsze, niezależnie od wieku, niezależnie od tego, ile macie czasu, żeby poświęcić na trening, od tego, jaka jest Wasza sytuacja. Wiadomo, że część z nas jest matkami, to nie ma znaczenia. Jeśli się chce, zawsze można mieć piękny brzuch. Dzisiejszym filmem chciałam Wam udowodnić to, że jest możliwe, żeby brzuch, nawet po tym, jak był bardzo, bardzo duży, później może wrócić do pierwotnego kształtu, do ładnego kształtu. Wcale nie musi być to kształt idealny, ale można o to zadbać i można do tego dojść. I od razu mówię, że u mnie nie znajdziecie katorżniczych zasad, więc nie bójcie się dołączać też innych takich produktów, które jecie na co dzień. Zrezygnujcie z tych najgorszych, dołączcie jeden zdrowy posiłek w ciągu dnia i już poczujecie różnicę. Do tego Was zachęcam. Właśnie po to jest ten film, żebyście nie myśleli, że to jest takie strasznie trudne i nieosiągalne. Jest jeszcze druga rzecz, którą robiłam po tym, żeby dojść do formy i którą też polecam, bez której nie da się rady. Słuchajcie, bardzo ważne są treningi, ale chodzi o to, żeby załóżmy założyć sobie, że przez miesiąc lub przez 45 dni robić codziennie trening. Taki, na jaki macie siły, na jaki macie możliwości. Musicie skonsultować to z lekarzem, może z fizjoterapeutą. Dostosować do swoich możliwości trening całego ciała. Płaski brzuch to również zdrowe plecy, dobra postawa. To jest bardzo, bardzo ważne. Robić sobie pół godziny treningu, podczas którego się spocicie, podczas którego perystaltyka waszych jelit też się poprawi i wtedy zobaczycie efekty. Czyli to są dwie podstawowe rzeczy. Tutaj jeszcze Wam zdradzę w moim koktajlu sekretne składniki, które uważam, że też są bardzo, bardzo ważne i które zawsze są u mnie w kuchni. Białko też jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj Wam podam przepis na koktajl, ale możecie również zrobić z tego koktajlu sok. Musimy dostarczać tego, co nasze ciało potrzebuje. Myślę, że możemy przejść do przyrządzania koktajlu. Będziemy potrzebować połówkę ananasa. Zobaczcie, już mam taką śmieszną połówkę od razu przekrojoną. Będziemy używać trzech jabłek. Ja mam takie, można powiedzieć, brzydkie jabłka, które są z ogrodu, ale dzięki temu one są piękne, bo są naturalne. Dodatkowo seler naciowy. Będziemy używać trzech łodyg selera naciowego. Jeśli macie ochotę, możecie oczywiście użyć więcej. Jeśli jesteście bardziej doświadczeni w surowym jedzeniu, to z łatwością zjecie większą porcję zielonych listków i składników, więc to lepiej dla Was. Będziemy używać natki pietruszki. Słuchajcie, możecie śmiało zamienić te zielone rzeczy czymkolwiek chcecie, co Wam pasuje. Kolejnym składnikiem jest siemię lniane. Jeśli Wasz blender ma z tym problem, to warto sobie raz w tygodniu mielić te ziarenka i dosypywać do koktajlu takie zmielone. Składnikiem, którym Wam obiecałam, że jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, jest witamina C. Tak jak wiecie, witamina C w odpowiednich ilościach wspomaga układ odpornościowy. Najlepiej się wchłania właśnie w towarzystwie warzyw i owoców. Ale jest jeszcze drugi powód, dla którego mówię Wam w kontekście brzucha. Dzięki witaminie C produkujemy kolagen w naszej skórze. Wiecie, za co odpowiada kolagen? Kolagen odpowiada za jędrność naszej skóry. Bez niego nie będzie jędnej skóry. I nie wiem, jakby trzeba było się starać, żeby związki z zewnątrz wniknęły do naszej skóry i odżywiły ją. Skóra bardzo dobrze oddziela nas od środowiska zewnętrznego. Wiadomo, że te zabiegi, choć drogie, mogą coś tam pomagać, ale i tak 90%, a może i nawet więcej, składników odżywczych, wody, nawilżenia pochodzi z tego, co spożywamy, a nie z tego, co smarujemy, co nakładamy na naszą skórę. Więc jeśli chcecie mieć jędrną skórę, to zadbajcie o to, żeby były właśnie kolorowe, świeże warzywa i owoce. Najłatwiejszym sposobem moim zdaniem są koktajle. Błonnik musi być, witamina C, możecie ją dodatkowo dokładać. I ja jestem jej wielką fanką, jeśli chcecie, to zachęcam Was do tego, żeby sobie poczytać więcej o witaminie C, bo naprawdę to jest skarb, super witamina. Następnie będę dodawać kurkumę, bo działa ona przeciwzapalnie.
Słuchajcie, jeśli chcecie sobie jakoś urozmaicić ten koktajl, to oczywiście możecie. Zamieńcie każdy składnik, który tylko chcecie, na taki, jaki lubicie i uważacie, że będzie dla Was bardziej odpowiedni. Ja bardzo lubię dodawać banany do koktajli, bo dają taką miękkość. I zwłaszcza jak jest słabszy blender, to te banany są dosyć ważne. Możecie dodawać gruszki. Są to takie polskie zamienniki bananów. Dodają słodyczy i miękkości do koktajli. Oraz kiwi, które świetnie neutralizuje smak zieleniny. Więc jeśli ktoś nie jest fanem takich zielonych soków czy koktajli, to zawsze może sobie dodać kiwi i to wspaniale łagodzi ten smak zieleninki. Jeśli nadal się obawiacie, że taki koktajl będzie za mało słodki dla Was, to możecie oczywiście dodać do tego miodu, rodzynek lub daktyli. Też uwielbiam koktajle z kremem orzechowym. Świetny jest koktajl z jabłkiem, selerem naciowym i właśnie kremem orzechowym. Jest świetny po treningu. Zawiera więcej białka, jest taki bardziej sycący, więc tak szybko nie przeleci przez nas ten koktajl. I po prostu jest taką bardzo fajną przekąską. Ja też lubię taką wersję koktajli zabierać do pracy. Naprawdę warto, zachęcam Was, dziewczyny, do tego i faceci, jeśli oglądacie też moje filmy, zachęcam Was do tego, żeby jednak włączyć jak najwięcej tych warzyw i owoców. Taki koktajl wpisuje się lepiej, moim zdaniem, w rytm dnia. Rano zwykle powinno następować wypróżnienie, a w dzisiejszych czasach wiele osób ma z tym problemy. Przez stresującą pracę, przez pośpiech poranny, przez szczególnie złe odżywianie się. I towarzyszy temu ogromny ból, problemy w jelitach. Naprawdę to nie jest nic fajnego. Oczywiście nikt tego nie chce, a takie koktajle pomagają usprawnić tą perystaltykę jelit, pracę całą jelit. Dodajcie tyle wody, ile lubicie. Ja tu dodałam z jakieś 2-3 szklanki, ale tak jak widzicie, ta porcja koktajlu jest dosyć duża. To są 2 porcje. Koktajl jest gotowy, więc teraz nie pozostaje nic innego, jak spróbować go. Słuchajcie, smakuje super, nie jest jakiś za bardzo słodki, ale nie jest też jakiś bardzo wytrawny. Tak jak widzieliście, sporo wrzuciliśmy tych zielonych listków, a jednak da się wypić. Uważam, że jest to zasługa ananasa, który potrafi właśnie tak w cudowny sposób zneutralizować smak naszych zielonych listków. Powiedzcie, jak Wasz brzuch się dzięki temu zmienił. Mam nadzieję, że będziecie wytrwali, że uda Wam się osiągnąć Wasze cele. Piszcie komentarze, wszystkie czytam, wszystkie, które mi się podobają, przypinam serducho, więc nie zapomnijcie napisać w komentarzu, co sądzicie o takim koktajlu. To wszystko, co do Was przygotowałam. Dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!